Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał i witam was w kolejnej sesji z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 2. Dobra, ostatnim razem rozpoczęliśmy sobie gierkę po raz, że tak powiem, trzeci, no bo wiadomo, że to jest trzecia wersja Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. No i co? Udało nam się dostać do Hogwartu, jeszcze wcześniej mieliśmy... jakby to można powiedzieć, fragment ogólnie z filmu, jak i z książki, gdzie po prostu Harry wybierał sobie różdżkę u Ollivandera. Później jakby pojawiliśmy się w Hogwarcie, no i nasz prefekt, czyli inaczej Percy, zaprowadził nas do dormitorium i Ron wpadł na pomysł, byśmy odwiedzili sklep Freda i George'a. No i musieliśmy się niestety, żeby dostać do sklepiku Freda i George'a, to musieliśmy po prostu dostać się przez w zasadzie pomieszczenie, gdzie był Percy, czyli musieliśmy się przed nim skradać, czyli tutaj został nam zaprezentowany gameplay skradankowy. No i mieliśmy jeszcze lekcje w lochach, gdzie w zasadzie dostaliśmy pracę domową, aby przynieść trzy bardzo ważne rzeczy. No i teraz robimy lekcję obrony przed czarną magią i skończyliśmy na tym, że profesor Quirrell po prostu nas tutaj wysłał i będziemy musieli tutaj zobaczyć co i jak. Co my tutaj mamy? Mamy coś do podniesienia. Folio Brutti, tom pierwszy. Duchy. Zwykłe duchy, bez imion, nawiedzające klasy i korytarze Hogwartu. W przeciwieństwie do duchów poszczególnych domów, takich jak... Tu musiałem na chwilkę wyłączyć kamerkę. Prawie jak bezgłowy Nick, duchy można zranić wyłącznie światłem rzucającym przez zaklęcie Lumos. Okej, okay, czyli chyba dzisiaj nauczymy się nowego tego zaklęcia. Aha, i to tyle. Okej, okay, czyli dużo się dowiedzieliśmy bardzo dzisiaj. Nie ma naprawdę, kurde, co tutaj zmyślać. Coś tutaj mamy? Nie, tutaj oczywiście, że nic nie mam, no bo po co? Dobra, lećmy tu. Okej, okay, czyli widzę, że tutaj chochliki na nas czekają. Chochliki? Nie, to nie były chochliki, to były te... trolle. Kociołkowy piegusek, coś co oczywiście najbardziej się kojarzy z Harrym Potterem i więzienia z kabanu. Przynajmniej dla mnie. Niekoniecznie dla was musi się tak kojarzyć! Masakra w ogóle. Z tym czymś. Nie, Harry, nie! Dobrze, uniknąłeś tego. Świetnie. Okej. Okay. Subcia. Mamy to, co powinniśmy mieć. Ciasteczko dyniowe. A, też się nam przyda, przynajmniej nam uleczy troszeczkę zdrowia. I tutaj będziemy musieli zaganiać te nasze... tych naszych koleżków. W cudzysłowie oczywiście koleżków. A, to debile same spadły. No idiota, po prostu no idiota, no co ja tu mogę powiedzieć. No dawaj, podnieś go. Aha, to na takiej zasadzie to polega. Fajnie byłoby, gdybym jeszcze w niego wcelował, bo tutaj jest niestety mały problem. O, dokładnie. Ha, dobrze ci tak. I co, wrzucamy cię. Czyżbyśmy mieli tarczę zadań? That's a challenge to you, Mr. Potter. You need to collect them all for the highest grade. No to tutaj trochę będzie problem, nie powiem, że nie, dlatego żeby zebrać wszystkie te tarcze zadań, to muszę znać lokację. Ja tak jakby, nie to żebym się chciał czepiać, ale ja nie znam za bardzo lokacji tych tarcz. Ej, a tutaj się dostanę? Czy nie dostanę? Nie, tam się, nie, tam się nie dostanę. Tam widzę, że przepaść jest. Spróbujmy doskoczyć. Aha. Dobra, czemu?
What the fuck? Czemu on nie doskoczył? Chciałbym wiedzieć. Ale się prawdopodobnie nie dowiem. Oczywiście, że tak. 6 minut nagrywamy. Kurde, ja dopiero niedawno zacząłem. To chyba przez to, że ja się tak rozgaduję zawsze. Okej. Okay. Aj, doszliśmy. No kurde, co my tutaj? Nic do stracenia nie mamy. Dobra, spróbujmy się tam jakoś dostać teraz. Kolejna runda. Szybko, 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 szybko. Dobrze, dobrze, gościu, dobrze. Otwórz. To możemy otworzyć, ale nie wiem, czy my chcemy otworzyć. Sprawdźmy najpierw tamtą stronę. Zobaczmy, co tutaj mamy. A nie, tutaj musimy mieć zaklęcie. Lumos. Co nie? Bo inaczej tędy się nie przedostaniemy. No oczywiście, że tak. Ty, no nie ma takiej opcji, że ja się tam przedostanę, jak ja nie znam zaklęcia Lumos. Fajne jest to, że to w ogóle zaklęcie się pojawiło, bo w wersji na PS1 tego w ogóle nie było. Tylko mieliśmy jakieś tandetne Warimilius! A, i znowu spadłem, bo Harry nie ogarnął petardy. Standardowo. No dobra, to sobie otwórzmy w takim razie te oto drzwiczki, żebyśmy mieli tutaj już kolejną rzecz do zebrania. Aha, to tak to wygląda. Tutaj będziemy mogli sobie drabinę ściągnąć. Tylko zanim my to zrobimy, to zeksplorujmy co nieco. W ogóle fajne jest to, że tutaj Harry może po drabinie chodzić. Niby taka pierdoła, ale jednak cieszy, powiem szczerze. A, przesuwać możemy tutaj, dobra. Okej. Okay. O. Trzeba tutaj teraz tak. Dokładnie. I teraz z tej strony stańmy. Stańmy sobie z tej strony. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tylko teraz pytanie, czy ja... Nie, już nie doskoczę tędy, bo kurde, mógłbym to wykorzystać i tam wejść, ale... Dobra, trudno się mówi. Tam parę fasolek straciliśmy niestety. Chyba nic... Fuck. Dobra, tutaj na szczęście mamy podłogę. Już przez chwilę myślałem, że to już będzie mój koniec. A pumpkin pasty. No to ciasteczko dyniowe to trochę tam jednak leczy, szczerze powiedziawszy. O, tutaj mogliśmy sobie użyć zaklęcia. Fajnie, fajnie. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma jeszcze żadnej skrzynki. Chociaż ja szczerze powiedziawszy nie widzę. A jak ja nie widzę, no to raczej nie ma. Ewentualnie mogę być ślepy. Aha, i to się z powrotem podnosi. Ciekawe. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, zanim my użyjemy tego, to zróbmy coś takiego. Przesuńmy sobie i zobaczmy, co tam u góry będzie. Bo ja coś mi się wydaje, że tam będzie jakaś karta czarodziejów. Od razu mówię, że nie jestem pewien, czy ja zrobię 100% w tej gierce. Będę się starał. Aczkolwiek, czy mi się uda, no to... To już jest kwestia taka bardziej, bym powiedział, sporna. O, kolejne ciasteczko dyniowe, czyli jednak nie karta. Fajnie byłoby zebrać te 88%, aczkolwiek jeżeli mówię mi się nie uda, no to też nie oczekiwałbym jakiegoś tutaj... Bo wiecie, ja mam coś takiego, że ja nie chcę tej gry jakby sobie spoilerować. Ja tą gierkę tylko ostatnio u Seby oglądałem, ale tak, no mówię, niewiele pamiętam już i tak z tej gierki, no bo oglądałem te odcinki fakt faktem, ale
aż takiej mocnej tendencji do zapamiętywania tej gierki to nie mam. Więc to tak jakby to, co teraz robię, to wszystko robię na ślepca. Więc mogą być sekwencje, gdzie wy możecie się striggerować, bo wy możecie wiedzieć, jak to zrobić, a ja niekoniecznie na przykład. Ale no, to myślę, że już wszyscy wiemy co nieco w tej kwestii. Dobra, tutaj mamy kurde multum skrzynek, ja bym sobie pootwierał te skrzynki. Ciasteczko dniowe. Co tu ma? Tu pewnie też będzie ciasteczko dniowe albo kociołkowy piegusek. Sowimi. Przysmakami można częstować sowy, by namówić je do oddawania przysmaków. O proszę. A to ci dopiero ciekawostka. Kurczę blade. Tak, kociołkowy piegusek. A on w ogóle tutaj inaczej wygląda, bo w wersji na PC-tach więźnia Azkabanu to były takie niebieskie, takie błękitne, a tutaj te takie pomarańczowe są. No dobra. Jak musi być, to musi być. Tam coś jeszcze jest. Tarcza zadań. Jestem ciekaw, czy mi się... O! Wiecie co? Trzeba byłoby chyba te trole tutaj z góry zrzucić. Bo ich tutaj nie ma na dole, co nie? No nie ma. Trzeba byłoby ich z góry zrzucić i dostać się tą klatką do tej tarczy. Tak mi się wydaje, więc... Zróbmy tak. Dobra, opadło to? Nie opadło. Co jest? Co jest grane? Dobra, teraz opadło. Biegiem. Dobra, z powrotem się podnosi, okej. Tylko jak się teraz tam dostać do tego? Ty, a może to z daleka trzeba? O. X-em trzeba robić unik też. Ty! Spadł! Dobrze. I niesiemy go teraz. Chodź tu, frajerze. Wrzucam cię do klaty. No, już. Do klatki. Siedź tam, kurde, gościu. Dobra, dwie tarcze zadania mamy zebrane. Nie wiem, ile szczerze ich jest. Bardzo mi to, szczerze powiedziawszy, przypomina Challenge Stars z wersji PC-towej, czyli gwiazdki zadań. Albo tarcze zadań z więźnia Azkabanu. Też bardzo fajny, że tak powiem, quest. I co? Czy będę mógł? O, dokładnie, będę mógł. Jak najbardziej tak. Dobra, no to tutaj chyba mamy wszystko zrobione. Nie widzę czegoś, co moglibyśmy tutaj jeszcze zrobić. Ewentualnie ślepy jestem. A to w ogóle nagrałam 5 grudnia, gdzie wczoraj żeście mieli premierę pierwszych dwóch odcinków. Hedwig! No i co, teraz lecimy, kurde, drabiną do góry. Już przez chwilę myślałem, że będzie tutaj ten mógł idealnie pasować ten mem z Metal Gear Solidem, nie?
Gdzie po prostu tym razem Harry to wchodzi po tej, po drabince. Ojejku. Dobra. Ty, niech kamera się odwróci. O, dziękuję. Dependol! Dependol! Ty no, kurde, co jest? Dawaj ty, Harry. Dependol! Dokładnie, tak to miałeś zrobić. Dependol! O! Podnieś go. Dokładnie tak, podnieś, podnieś, dobrze. Dobrze, dobrze gościu, dobrze. O, i krata się dla nas otworzyła. Dobra, zobaczmy co tym razem będzie tutaj na nas czekać, o ile coś będzie na nas czekać. Ty, trzecia tarcza zadania. Już trzymamy zebrane, fajnie. Okej, dobra, podnieś. Lumos. Prawidłowo wypowiedziane zaklęcie Lumos sprawi, że różdżka będzie rozjaśniać otoczenie czarodzieja. Przydaje się też do ujawniania niewidocznych przejść. Ponadto niektóre części mrocznych rejonów Hogwartu można zbadać dzięki zaklęciu Lumos. Innym zastosowaniem tego czaru jest obrona przed duchami i widmołakami w mrocznych... Mój tu znak wodny zasłania. Obszarach. Dobra. Już. Okej, dobra. Wow! The Lumos spell! Maybe I could use this to find my way out. Lumos! Aha, dobra. Czyli tutaj będziemy musieli teraz uważać. Bo zaklęcie Lumos jest niebezpieczne. Rozświetla nam, gdzie tutaj będzie przepaść. O, widzicie? Trzeba uważać. A ja chcę się dostać do tej tarczy zadań, bo... Ona się tak, kurde, uśmiecha do mnie, a ja chcę ją zebrać.